Witam serdecznie Państwa. Dzisiaj mamy 31 sierpnia 2024 rok. Wczoraj opublikowałem nagranie pod tytułem jak sprowokować pszczoły do przenoszenia pokarmu z powałki do gniazda zimowego. Proszę Państwa, w moich warunkach pasiecznych ta operacja trwała czasem aż do grudnia i pszczoły tego nie przenosiły, tylko im już w grudniu czy w listopadzie zabierałem. No i wczoraj wpadłem na taki pomysł, o którym nawet nie pisze literatura, żeby ramki wstawiać, widzicie, do góry nogami, do ula. No ta ramka, tylko tu jej zostało troszkę pokarmu. A co na tej ramce? No ta ramka troszkę opustoszała, może nie opustoszała. Nie, proszę Państwa. Tu wygrzewają czerw. Tu wygrzewają czerw. Proszę Państwa, prawdopodobnie to nie przy tym ulu ja wpadłem na to, tylko przy następnym. No zobaczymy, jak to wygląda. No tu jest pokarm podnoszony, ale ja wiem w jakiej ilości. I zaraz przejdę się do następnego ula i sprawdzimy, czy odwracanie ramki o 180 stopni ma jakiś wpływ na przyspieszenie i przenoszenie pokarmu z nadpowałki do gniazda. To jest problem pszczelarzy, którzy nie zimują na pełnych korpusach pszczół. No bo jest tak, że ramki niektóre trzeba wycofać i nie ma jak, proszę Państwa, im poujmować. Nie ma z tych ramek jak wyjąć tego syropu, troszkę tam czerwiu jeszcze na ramkach, ani to wziąć na wirówkę, ani to co. A tu akurat się tak złożyło, że ta rodzina była, miała pół nadstawkę założoną, była podkarmiana cukrem, bo była słaba. No i w pół nadstawce jej został pokarm. A jest za słaba, żeby na pół nadstawce ją zimować. No i teraz muszę zobaczyć, czy to odwracanie ramek dało jakiś skutek. No ta ramka jest wyczyszczona. Ona miała od dołu pokarm. Po prostu. A to było wszystko załadowane cukrem. O! Pięknie, za noc oczyściwy. Tylko tu nie odsklepiły. Także dokonałem wczoraj przypadkiem, tak mi wpadło do głowy, takiego nietypowego odkrycia, że podwracałem te ramki do góry nogami, ten miód wycieka, no i pszczoły już nie wpasają to w komórki. Jak Państwo widzą, tylko przenoszą do gniazda. I w ten oto prosty sposób, o kurda, zmusiłem rodziny pszczele do szybszego przeniesienia pokarmu do gniazda. O, ta ramka ciężko. O, tu muszę to im jeszcze odsklepić. No ale myślę, że na jutro będzie ramka czysta. Tu też. O, tylko pod zasklepem im zostało. No pięknie, pięknie. O, tu im to deko zostało. Niech im, poleży do jutra. Zobaczymy, jak się popisamy na tych ramkach z pokarmem. No tu jest czerw. Tu ramka.
niewyczyszczona, ale teraz odwracam do góry nogami. No i tu jest ramka z pokarmem, widzicie? I to muszę odsklepić i prawdopodobnie na jutro będzie sprawa rozwiązana. No i tak, proszę Państwa, literatura takich spraw nie podaje, jak się uporać z ramkami zapełnionymi pokarmem, a mi akurat udało się ten problem rozwiązać, jak pszczoły bardziej zachęcić, zmusić do przenoszenia pokarmu. Wiadomo, jakie to jest skurzające, tu zima nadchodzi, no tu pasowałoby te pszczoły karmić, a tu no nie ma jak, bo jak będziesz karmił, jak, drodzy Państwo, masz pszczoły przy podkarmiatce. A z boku gniazda, gdyby chciał, no to też to nie będzie zachęcało. Nie każdy ma warunki, żeby z boku gniazda zakładać podkarmiaczkę. No i tym sposobem to by trwało może do października, może więcej, może by nawet nie przeniesły. Wczoraj przekręciłem ramki. Dzisiaj w zdecydowanej mierze ramki są już czyste, niektóre czyste. Także bardzo szybko ten proces przebiegnie i zakończy. Także udało mi się właśnie, proszę Państwa, takim pomysłem kolejny raz błysnąć, jak sprowokować pszczoły, żeby przeniesły ten pokarm wystawiony poza gniazdo szybciej. To jest, proszę Państwa, niezły pomysł. Wtedy zjadacze chleba, drodzy Państwo, się przez ostatnie 100 lat przewinęło między nami i nikt, proszę Państwa, nie wpadł na taki pomysł, żeby tak pszczoły w ten sposób sprowokować do przenoszenia pokarmu. No proszę Państwa, no słabe mi komentarze piszecie, no to tak staram się sam pogłaskać siebie, ale to jest naprawdę proste i ciekawe. No, nawet nie myślałem nad tym, jakby to ulepszyć, tak przypadkiem mi to do organu między uszy wpadło. No i zastosowałem, jak widzicie, pomysł, ta nowość, którą opublikowałem wczoraj w nagraniu, wypaliła, a jutro prawdopodobnie te ramki już będą czyste, gdy odsklepię im miodzik. No i proszę Państwa, no proszę o łapki w górę, paluchy w górę, ładne komentarze i inne dobra wynikające z tego mojego pomysłu. Ktoś będzie pisał literaturę, to teraz już może dopisać, jak sprowokować pszczoły do przenoszenia pokarmu przy układaniu gniazda zimowego. No to jest piękne moje odkrycie, naprawdę. Piękny mi pomysł. Serdecznie się z Państwem żegnam.